Zapraszam Was na film dotyczący jednostek i przeliczania jednostek. Zacznijmy od takiego przykładu. Powiedzmy, że przeszedłem albo przejechałem 0,05 km. Jeżeli tak, to ile przebyłem centymetrów? Zanim podejdziemy do takiego pytania w czysto matematyczny sposób, zastanówmy się albo przypomnijmy sobie, co oznaczają słowa, których tutaj używamy, a dokładniej. Przedrostki. Co oznaczają przedrostki? Centy i kilo. Jeżeli pierwszy raz widzicie słowa centy i kilo, to dobrze jest je zapamiętać. Możecie je sobie na przykład zapisać na kartce. Kilo oznacza tysiąc. Jeden tysiąc. Zapiszmy może też parę innych, również przydatnych na co dzień. Hekto oznacza sto, deka to dziesięć. Może znacie słowo dekada oznacza dziesięć lat, jeżeli przed jednostką nie ma żadnego przedrostka, żadnego dodatkowego słowa, to tak jakbyśmy mieli jedynkę. Decy oznacza wielkość 10 razy mniejszą, czyli 0,1 albo inaczej 1 dziesiątą. Centy to 0,01 albo 1 setna. Można to zapamiętać na przykład w taki sposób, że metr ma 100 centymetrów. Jeżeli dobrze pamiętacie, jak wygląda na przykład metrowa miara. Albo że dolar ma 100 centów. Jeżeli w nazwie jest słowo centy, to oznacza to jedną setną. Jeden cent to jedna setna dolara. 1 centymetr to jedna setna metra. Mili to 0,001, co oznacza to samo co jedna tysięczna. 0,05 kilometra, ile to jest centymetrów. Są różne sposoby podejścia do takiego zadania, ponieważ kilo oznacza tysiąc razy więcej. A centy oznacza 100 razy mniej, to ja wolę w takim przypadku jak ten skorzystać z kroku pośredniego i zamienić najpierw kilometry na metry, a potem to, co otrzymam, na centymetry. Zróbmy to właśnie w taki sposób. Przy okazji zapiszmy w skróconej formie: kilometr to KM, a centymetr to CM. Czasami przy zamianie jednostek mylą się kierunki, to znaczy Zamiast otrzymać na przykład jednostkę 10 razy mniejszą, popełniamy jakiś błąd i w wyniku obliczeń otrzymujemy jednostkę 10 razy większą. Postaramy się tego uniknąć. OK, 0,05 km, czyli kilometra, chcemy zamienić na metry. Możemy zacząć od końca i zapytać, czy metrów po przeliczeniu będzie więcej niż 0,05 metrów, czy mniej niż 0,05 metrów. Kilometr to dosyć duża odległość. Jeżeli więc wyrazimy kilometr w metrach, w mniejszych jednostkach, to metrów będzie znacznie więcej. Jeżeli metrów musi być więcej, to musimy pomnożyć razy tysiąc, a dokładniej pomnożyć razy tysiąc metrów na kilometr, bo przypada 1000 metrów na 1 kilometr. Ile otrzymamy? 0,05 razy 1000 to 50. Pomnożyliśmy to razy to i została jeszcze jednostka, czyli kilometry razy metr na kilometr. Kilometry się skrócą i zostają metry. Zapamiętajcie, że jednostki w takich obliczeniach traktujemy dokładnie tak samo jak liczby i jak zmienne. Jeżeli w liczniku i w mianowniku znajdują się te same jednostki, to można je skrócić. W przypadku mnożenia, oczywiście. Gdyby tutaj było dodawanie, to skracanie tak nie działa. Kilometr razy metr podzielone przez kilometr to metr. Czyli to się równa 50 metrów. Zawsze dobrze jest sprawdzić wynik takiego przeliczenia i zastanowić się, czy ma on sens. Jeżeli przeliczamy kilometry na metry lub odwrotnie, to na pewno używamy do tego celu liczby 1000, bo kilo oznacza 1000. Czasem zastanawiamy się, czy w danym przypadku trzeba pomnożyć razy tysiąc, czy podzielić przez tysiąc. Jeżeli liczbę kilometrów chcę zamienić na odpowiadającą jej liczbę metrów, to ponieważ jeden kilometr to 1000 metrów, to trzeba pomnożyć razy tysiąc. Otrzymamy wtedy liczbę większą, tysiąc razy większą. Pomnożyliśmy 0,05 razy tysiąc i otrzymaliśmy 50, czyli liczbę tysiąc razy większą. 0,05 km równe jest 50 m. Ale to nie koniec zadania, bo chcemy otrzymać odległość w centymetrach. Zamieńmy w takim razie to 50 m na centymetry. Zróbmy to w podobny sposób. Zapytajmy najpierw, jaka jest zależność pomiędzy metrami i centymetrami ile razy jedno od drugiego jest większe lub mniejsze. Patrzymy w tabelkę i przy słowie centy mamy liczbę 100. I znowu może pojawić się to samo pytanie, czy należy pomnożyć razy 100, czy podzielić przez 100. I tak jak poprzednio, przeliczamy z większej jednostki na mniejszą. Mamy metry, a chcemy otrzymać centymetry. Większa jednostka, w tym przypadku metr, składa się z pewnej liczby mniejszych jednostek. W tym przypadku z centymetrów. Centymetrów otrzymamy więcej. Żeby tak było, musimy pomnożyć. Pomnożyć razy 100 centymetrów na metr, bo przypada 100 cm na 1 metr. 50 metrów razy 100 cm na metr równa się 50 razy 100, to 5000. Metry się skracają, zostają centymetry. No i mamy wynik 0,05 km, to to samo co 5000 cm. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Im więcej zrobimy przykładów, tym przeliczanie jednostek będzie miało dla was większy sens. Zawsze starajcie się wyobrazić sobie to, co robimy podczas przeliczania jednostek. Starajcie się zobaczyć skalę takiego przeliczenia. Bez wyobrażenia sobie przeliczanych jednostek czasami trudno jest zdecydować, czy powinniśmy mnożyć razy konkretny przelicznik, czy dzielić. Następny przykład jest taki. Powiedzmy, że mamy 422 decygramy. Gramy to jednostki masy. Gramy są dosyć małe. W gramach mierzymy drobne rzeczy. Na przykład złotnik mierzy masę złotego pierścionka właśnie w gramach. Powiedzmy, że chcemy zamienić to na odpowiadającą liczbę miligramów. Odpowiadającą, czyli równoważną, czyli oznaczającą to samo. Zanim rozpoczniemy obliczenia, sprawdźmy, jak te liczby i te jednostki mają się do codziennej rzeczywistości. Czy zamiana z decygramów na miligramy to zamiana z większych jednostek na mniejsze. Czy odwrotnie, z większych na mniejsze? 1 decygram to 1 dziesiąta grama. I chcemy liczbę 1 dziesiątych grama zamienić na równoważną liczbę miligramów, czyli na liczbę 1 tysięcznych grama. Istnieją przynajmniej dwa sposoby rozwiązania takiego zadania. Możemy najpierw zamienić na gramy, a potem z gramów na miligramy. Czasem takie dwuetapowe przeliczenia ułatwiają sprawę. Albo możemy zapytać, Ile miligramów równa się jednemu decygramowi? Jak widać, po tych dwóch liczbach, 1 mg jest 100 razy mniejszy od jednego decygrama. Tutaj mamy 1 dziesiątą, a tutaj 1 tysięczną. Jeśli zmniejszymy 1 dziesiątą 100 razy, to otrzymamy 1 tysięczną. W związku z tym możemy powiedzieć, że 422 decygramy razy 100 mg na decygram. Równa się, decygramy się skrócą, 422 razy 100 to 42 200 mg. Inny sposób może być taki, że 422 decygramy (dg) to ile to jest gramów? Ile przypada decygramów na 1 gram? 422 decygramy to będzie mniej niż 422 gramy, bo 1 decygram to 1 dziesiąta grama. Możemy zapisać to tak, że pomnożymy razy 1 gram podzielony przez tyle decygramów, ile przypada na 1 gram, czyli przez 10, bo na 1 gram przypada 10 decygramów. Pomnożenie przez taki ułamek ma sens, dlatego, że jeżeli zamieniamy decygramy, to chcemy pomnożyć razy ułamek z decygramami w mianowniku, bo wtedy decygramy się skrócą i zostają 42,2 gramy. I teraz gramy możemy przeliczyć na miligramy, i to chyba jest jeszcze łatwiejsze, bo 1 gram to 1000 mg, czyli liczbę gramów pomnożymy razy 1000 mg na gram. Gramy się skrócą i otrzymujemy 42,2 razy 1000 42200 mg. Mam nadzieję, że za dużo nie namieszałem. Ważne jest, żeby zawsze zastanowić się, co robimy spróbować wyobrazić sobie jednostki i pomyśleć czy powinniśmy otrzymać liczbę większą niż ta, od której zaczęliśmy, czy mniejszą. Poróbcie samodzielnie jakieś zadanka i życzę wesołej zabawy.